Szczęść Boże, coś wam powiem. Udajemy się dzisiaj do kantoru. Będziemy wymieniać miny na wiarę. Bo tak można spojrzeć na ów dar człowieka, który wybiera się zdobyć godność królewską, a dobra powierza swoim sługom. Chrystus zmierza do Jerozolimy, gdzie przed Piłatem powie: tak, jestem królem, lecz moje królestwo nie jest tego świata. Swoim uczniom zaś daje dar wiary, żeby go pomnażali. Choć w przypowieści są użyte miny, czyli pieniądze, żeby zobrazować to, czego od nich oczekuje. Każdy z nas przychodzi na ten świat obdarowany różnorodnymi dobrami, różnego rodzaju ludzkim potencjałem, zdolnościami, talentami, pasjami. Dlaczego więc jest tak, że jedni z pasją podejmują różne wyzwania, odważnie wkraczając w świat, a inni zamykają się w sobie i z życia się wycofują? Wszystko zależne jest od tego, jak postrzegamy swojego Pana, któremu chcemy służyć. Ten, który zawinął pieniądze w chusteczkę, uważał, że Pan nie jest dobrodziejem, ale zwykłym wyzyskiwaczem. Chce zbierać z tego, czego nie zrobił, i wykorzystać innych do swoich korzyści. I nieraz ludzie noszą w sobie taki obraz Boga, który jest zły i okrutny, bo chce wyciskać z nas dobre uczynki i zmusza do wierności przykazaniom. Więc w proteście człowiek nie robi nic, co przyniosłoby również jemu korzyść. Bo co złego jest w czynieniu dobra? Co złego jest w rozwijaniu swoich talentów, które trzeba okupić niemałym wysiłkiem? I wreszcie, co złego jest w przekraczaniu swoich ograniczeń, które tylko otwierają dla nas nowe możliwości? Człowiek pragnie być sam sobie kapitanem, okrętem i sterem, czyli mieć wolność działania. A jeśli widzi w Bogu tego, który do czegoś zobowiązuje i nakreśla drogę, to jest jednym z przeciwników, którzy wybrali się z poselstwem i powiedzieli: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Niestety, ta niechęć to także konsekwencja już wcześniej dokonanego wyboru, o którym nie chcemy myśleć. To był wybór grzechu, który zawładnął człowiekiem, i stąd jest ten opór przed Królem Jezusem. Grzech nie lubi dobrego działania. Grzech stoi w opozycji do miłości bliźniego, bo bardziej miłuje siebie. Bóg stworzył ciebie, abyś walczył jako mężczyzna, jako kobieta, abyś na drodze swego powołania trudził się i zdobywał cele zgodne z tym, co podpowiada twoje sumienie. Byś przełamywał swój opór przed lękiem, bólem, trudem, zapieraniem się samego siebie. Do tego zostałeś stworzony i powołany. Jako mąż, żona, jako ojciec, matka, jako sportowiec czy ktokolwiek inny. Jest takie powiedzenie: kto chce, szuka sposobu. Kto nie chce, szuka powodu. Pięknie napisał święty Jan od Krzyża: pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Będziemy rozliczani przed Bogiem i sobą samym z zaangażowania naszego serca. Przede wszystkim z tego, ile miłości włożyliśmy w daną rzecz. A drugi człowiek, no cóż, zawsze będzie komentował, bo taka już jest jego natura. Dzisiaj niestety całkiem nierzadko się zdarza, że ludzie do tego stopnia mają swoją wiarę za coś całkiem prywatnego, że nie próbują się nie dzielić nawet ze swoimi najbliższymi. A właśnie ten dar należy pomnażać w każdym kierunku, by we mnie rosło zawierzenie Bogu, a w innych poczucie, że Bóg jest dobry.